Był 1971 rok, sierpień. Pani Maria Gomez Camara, jak co dzień, wróciła z zakupów do swojego domu przy ulicy Pereira Real 5 w Belmez de la Moraleda w Hiszpanii. Kobieta przygotowała obiad dla rodziny, kiedy na palenisku w swojej kuchni zobaczyła dziwne plamy. Przyjrzała się im bliżej i ze zdumieniem odkryła, że tworzą one kształt upiornej kobiecej twarzy. Próbowała zetrzeć ślady, ale te nie chciały zniknąć. Mocne szorowanie też nie przyniosło efektów. W końcu zawołała swojego męża Juana, który kilofem rozbił palenisko, a na jego miejscu zbudował nowe. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na nowym palenisku znowu pokazała się twarz. Na dodatek tym razem ludzkich oblicz zaczęło się pojawiać więcej. Po tygodniu nieudanych prób pozbycia się gości z podłogi, Maria, jej mąż i syn Miguel postanowili pokryć podłogę nową warstwą cementu. Kilka dni później twarze znowu się pojawiły. Zdesperowani państwo Camara postanowili kilofami rozbić betonową podłogę. Jednak dowiedział się o tym burmistrz Belmez i definitywnie zakazał niszczenia twarzy. Kazał on wyciąć duży fragment podłogi i wysłać go na szczegółową analizę. Wtedy też rozpoczęto prace badawcze w domu rodziny. Okazało się, że pod domem państwa Camara znajdują się ludzkie pozbawione głów szczątki. Datowano je na XIII wiek. Znalezisko wydobyto i pochowano z należytą starannością. Doły zakopano. I od nowa wylano betonową podłogę. Ku ogromnemu zdziwieniu wszystkich, kilka dni po zakończeniu prac remontowych na podłodze znów pojawiły się twarze. Do tego świadkowie mówili, że twarze te zaczęły robić różne miny i grymasy. Dom w Belmez stał się niezwykle popularny wśród turystów i badaczy zjawisk paranormalnych. Rodzina pobierała opłaty za możliwość obejrzenia twarzy. Podłoga została zabezpieczana przed dotykaniem przez przypadkowe osoby. Rodzina Camara chodziła po domu uważnie omijając twarze. Mimo tych środków ostrożności, na zabezpieczonej woskiem podłodze pojawiały się kolejne twarze. Miały różne rysy, różne miny, ale według świadków wszystkie charakteryzowały martwe, jakby nieistniejące oczy. Wiele osób widziało, jak w ich obecności pojawiają się i znikają kolejne wizerunki. Zdania na temat powodów, dla których twarze pojawiają się w tym właśnie domu, były bardzo podzielone. Po pewnym czasie miejscowe władze miejskie i kościelne planowały wprowadzenie zakazu oglądania tajemniczych wizerunków. Przed samym zakazem wieść o dziwnych plamach dotarła jednak do uznanego specjalisty w dziedzinie zjawisk parapsychologicznych, doktora Hansa Bendera z Freiburga. Postanowił on wraz z doktorem Germanem de Argumosą zbadać tajemnicze zjawisko, aby upewnić się, że nie jest ono spowodowane nietypową wilgotnością powietrza w nawiedzonym domu. Na kilka tygodni zakryli podłogę plastikowymi płachtami, zabezpieczyli je przed oglądaniem, zgodnie z zakazem władz, i upewnili się, że twarze nie są wytworem rąk ludzkich. Mimo wszystko na podłodze ciągle pojawiały się nowe wizerunki. W 1974 roku badaczom udało się sfotografować sam moment tworzenia się jednej z twarzy. Przeprowadzone badania wykazały, że skład chemiczny podłogi nie wykazuje żadnych nieprawidłowości. Wykluczono też przypadkowość plam. Podłogę prześwietlono promieniami rentgenowskimi. Nasączono chemikaliami, ważono i mierzono. Jednak wciąż nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się upiorne twarze. Przez 30 lat trwała nieustanna parada podłogowych twarzy. W tym czasie wielu naukowców próbowało wyjaśnić dziwne zjawisko. Badacze zjawisk paranormalnych, dziennikarze i wszyscy zainteresowani szukali rozwiązania zagadki. Gospodyni domu zdecydowała się na odbudowanie dodatkowej kuchni. Jednak wkrótce po zakończeniu budowy i w nowej kuchni zaczęły pojawiać się twarze. Podejrzewano, że osobą odpowiedzialną za pojawianie się na podłodze wizerunków jest gospodyni, Maria Gomez Camara. Krążyła opinia, że kobieta ta ma paranormalne zdolności i jest medium. Twarze na podłodze miały być efektem jej projekcji mentalnej, czyli tak zwanej myślografii. Oczywiście podejrzewano też oszustwo. Podobno Maria sama tworzyła obrazy na podłodze. Zrozpaczona kobieta postanowiła poddać się testowi na wykrywaczu kłamstw, który potwierdził jej niewinność. Przyjmowano, że niecodzienne zjawisko jest ściśle związane z osobą pani domu.
W związku z tym spodziewano się, że po jej śmierci twarze znikną. 85-letnia Maria zmarła w 2005 roku. Jednak nie miało to wpływu na pojawianie się wizerunków. Twarze pojawiały się nadal, dlatego podjęto decyzję o zorganizowaniu w nawiedzonym domu nagrań EVP. Na taśmach słychać było przeraźliwe krzyki, jęki, zawodzenie, szepty czy płacz. Istnieje wiele hipotez wyjaśniających to zjawisko. Niektórzy twierdzą, że najprawdopodobniej ta niesamowita historia jest celem działania syna Marii Gomez Camary. Pytanie tylko, w jaki sposób tworzyłby on pojawiające się twarze. Tego wyjaśnić nie potrafię. Osoby wierzące w autentyczność wizerunków zdają się ignorować logikę. Natomiast sceptykom nigdy nie udało się znaleźć dowodów na mistyfikację. Obecnie nowe twarze przestały się pojawiać. Te, które już były, stopniowo blakną. Nigdy nie udało się ustalić, jaka była przyczyna tego dziwnego zjawiska. Twarze w Belmez są jednym z najważniejszych zjawisk paranormalnych, które miały miejsce w ubiegłym stuleciu.